Czy pan Krzysztof? Tak. Proszę pana, pan u nas w aktach figuruje pod pseudonimem Bongos. To jest moja stara ksywa. Proszę pana, chciałem potwierdzić. Pan zajmował się swego czasu dystrybucją akcesoriów do palenia marihuany, zgadza się? I chcielibyśmy pana zaprosić do nas na komendę, na taką lekcję poglądową, ponieważ tutaj na przykład sierżant Warzydrąg próbował palić z lufy, ale proszę pana, to jest na tyle niebezpieczne, że zdajemy sobie sprawę z tego, że to się może po prostu źle skończyć. Dlatego chcielibyśmy, żeby pan się u nas pojawił na komendzie i wytłumaczył nam, jak się to robi. Ja wiem, że są jeszcze metody na wiadro, na butelkę, no i tradycyjnie... Okay, pan takie rzeczy wie. No, proszę pana, no internet nie zna granic. Okay. Także proszę pana, gdyby pan mógł wziąć trochę tych akcesoriów, tę lufę właściwą, FIFA, okay. Proszę pana, i tego Bongosa właśnie, i mógł nas pan troszeczkę przeszkolić. No wie pan, my jako jednostka interwencyjna powinniśmy wiedzieć, czego szukać i orientować się generalnie w sprawie i w terenie. Jak działać? To żeby już się nie bawić w doprowadzenie, to pan się pojawi u nas na 1 maja 10 w Zabrzu w takim razie i pan weźmie ze sobą, tak jak już mówiłem, tę lufę, tę fifę, tego Bongosa i na wszelki wypadek piżamę i szczoteczkę do zębów. Dużego Bongosa.